Siemaneczko, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj gra, która was dosłownie z butów wywali. Mnie wywaliła totalnie. Najpierw pojedziemy sobie taki wyścig, przygotowałem testowy i pokażę wam, na czym polega ta gra. To jest oczywiście Raid 4, czy Lide 4. I startujemy sobie. Zaraz wam wszystko pokażę, zademonstruję, ale najpierw pokażę wam, o co tutaj się rozchodzi. Ja się też rozwaliłem. Więc moi drodzy, co my tutaj tak naprawdę mamy? Mamy szalenie szybką grę. Pamiętacie grę Race on the Edge? Też były tam motocykle, też taki symulator. Z tym, że ta gra jest robiona przez zupełnie inne studio. Tą grę przygotowali dla nas Włosi. I powiem wam, że Włosi naprawdę wiedzą coś o szybkości. Bo sposób, w jaki odwzorowali tutaj prędkość i to, jak zachowuje się motocykl w wielu sytuacjach, to jest dosłownie porażenie mózgowe, w sensie jest zajebiście pod tym względem. Wielokrotnie zobaczycie na tym odcinku, jak motocykl będzie się dziwnie zachowywał przy wysokich prędkościach. W tym motocyklu to jest wersja torowa motocykla, ja nie mam tutaj żadnego oświetlenia z przodu, więc będzie mi trochę ciężko w miejscach na tym torze, gdzie jest po prostu ciemno. Dobra, ale pewnie zastanawiacie się, no kurde, wyścigówka jak wyścigówka, co tutaj nadzwyczajnego? Musimy zacząć od tego, że jest to symulator jazdy motocyklem. Symulator piekielnie szybkiej jazdy motocyklem. Akurat wziąłem sobie takie jedne chyba z szybszych motocykli, tutaj można ich masę odblokować. Jest ich naprawdę dużo, zobaczcie, co się dzieje z postacią, podczas gdy są jakieś zderzenia. Gdy motocykl wprowadzamy w jakieś różne momenty, jak na przykład teraz, dodaję sobie, jak jestem tak mocno przechylony i dodaję gaz na zakręcie, to coś się z motocyklem dzieje, jakoś go tak wysprzęgla, nie? Mamy tutaj w ogóle dwa hamulce, które musimy przed zakrętem jednocześnie wciskać. Jest to hamulec nożny i hamulec ręczny. I nie jest tak, że naciskamy sobie na przykład trigger, tak jak ja teraz, i motocykl hamuje dwoma, tylko musimy oddzielnie hamować jakby przyciskiem i tym triggerem do hamowania. No jest kosmos, zobaczcie, jak postać jest animowana, jak to świetnie wygląda, tak, podczas gdy skręcamy. Gdy chcemy wziąć jakiś zakręt, trzeba już dużo wcześniej się przygotowywać. Mało tego, musimy oczywiście puścić gaz albo go trochę odjąć, żeby motocykl po prostu nie był podsterowy, żeby go nie wywalało z tych zakrętów. Niby takie oczywiste, ale dla nas, dla osób, które grają dużo w gry wyścigowe, gdzie jeździmy samochodem, no to wiesz, skręcasz w lewo, samochód skręca w lewo, skręcasz w prawo, samochód skręca w prawo, nie? A tutaj musisz dać jakby postaci na to, aż ona się wyprostuje i dopiero zmienić ten tor jazdy, nie? Teraz jakbym dodał gazu, na pewno by mnie wywaliło. O, nawet jak najechałem sobie na tarkę, jadąc w takiej niestabilnej pozycji, to mnie wywaliło. Także tutaj cokolwiek źle zrobisz, najedziesz na krawężnik jakoś krzywo, będziesz jechał za szybko na jakimś wyboju, nie, powiedzmy jakiejś tam małej górce, wywali ci, zdestabilizuje motocykl i jest kosmos. No więc po co się męczyć w taką trudną grę i po co w nią grać? No myślę, że po to, żeby właśnie doświadczyć tego, żeby spróbować swoich sił w naprawdę bardzo trudnej grze wyścigowej, którą obsługujemy przy pomocy pada. To jest symulator, który obsługujemy przy pomocy pada. Tutaj nie ma jakiejś kierownicy, nawet nie wiem, czy można moją kierownicę podłączyć. Tak myślałem, że tam można by było sobie parę rzeczy poustawiać, tak żeby było dobrze, na przykład... Ojej, hamulec nożny ustawiłbym na sprzęgle. O, myślałem, że uda mi się wyhamować. Hamulec nożny ustawiłbym na sprzęgle, a... Nie wiem, ręczny, ten hamulec przedni ustawiłbym na hamulcu. Gaz na gazie, automat i skręcałbym kierownicą. Myślę, że by było trochę bardziej precyzyjnie, ale ciul wie.
W każdym razie prędkości, jakie się tutaj osiąga, są nieprawdopodobne. Zobaczcie, mamy kilka widoków i najciekawszy jest ten z, oczywiście, kasku. Kiedy jedziemy naprawdę bardzo szybko, postać się chowa za szybką. I jakby czuć wszystko na tym... czuć wszystko na tym motocyklu. Jeden twój błąd i wylatujesz. Widać, jak się kierownica trzęsie, jak amortyzator tłumi jakieś, ten przedni amortyzator, jak tłumi jakieś nierówności, wszystko się, wiesz, trzęsie. Widzimy tutaj jakiś płyn. To jest chyba hamulcowy, tak? Nie znam się na tym. Widzimy tutaj jakiś płyn, on oczywiście podlega prawom fizyki. Sposób, w jaki zachowują się te motocykle, jest na początku bardzo wkurzający. Bo tak, przesiadasz się z gry jakiejś wyścigowej samochodówki do czegoś takiego i chcesz skręcić w prawo, wziąć jakiś zakręt, a nie możesz, bo postać jeszcze się nie wyprostowała i musisz najpierw wyprostować cały motocykl, żeby móc skręcić w drugą stronę, nie? To jest takie dziwne uczucie, jak się przesiada z innego typu wyścigówki. Ale jak już ci tam... szlif. Jak już ci tam powoli zaczyna wychodzić i ścigasz się z tymi przeciwnikami, ja teraz gram na prawie najłatwiejszym poziomie i wiesz, to teraz wam opowiadam, jadę sobie naprawdę powoli, nawet do końca gazu nie dociskam, ale nie udało mi się jeszcze ani razu wygrać zawodów, nawet na tym torze, który jeżdżę dosyć często, dosyć długo już, to nie udało mi się wygrać zawodów z botami na poziomie łatwym, jest bardzo, bardzo tutaj trudno. Zużywają się oczywiście opony, możemy sobie wybrać, czy chcemy softy, czy chcemy hardy, czy chcemy mediumy. Możemy sobie to ustawić, opony, jak widzicie, w prawym dolnym rogu zużywają się, 39% zużyta tylna i 48% zużyta przednia. Tam też możecie sobie zobaczyć, jak dozuje gaz, jak dozuje hamulec przedni oraz tylny. No niestety, jeśli chodzi o tylny hamulec, to mam 0-1, po prostu naciskam przycisk. No i ten hamulec tam jakby dochodzi do samego końca, nie? O, teraz. Teraz zacisnąłem troszeczkę mocniej ten tylny, no i ziomeczka wywaliło. Możemy sobie tutaj edytować naszą postać, możemy sobie tuningować motocykl, to jest też ciekawe. Możemy mu wymienić silnik, to jest motocykl, który ja posiadam na początku kariery. Jak zaczniecie karierę, też będziecie go mieli. No i potem się odblokowuje coraz to nowe motocykle. Zobaczcie, można sobie wymienić wydechy. Podejrzewam, że jakoś ich dźwięk się też zmieni. Teraz jechałem sobie na tym wyścigu innym motocyklem. To jest taki motocykl, który dostaje się na początku. Nie? I możemy sobie układy wydechowe powymieniać. No właśnie, propos dźwięku, to powiem wam, że z tym dźwiękiem jest tutaj tak sobie. Jakoś przejeździłem już kilkunastoma motocyklami i nie brzmią one jakoś fantastycznie. Taki ten dźwięk jest trochę przytłumiony. Może właśnie po tuningu coś się tam zmienia. Zobaczcie, możemy sobie tutaj także felgi powymieniać. To tam trochę kosztuje. O, to 4000, mam 22 tysiące kredytów. Możemy sobie wybrać opony jakieś inne z innej firmy. Jakby jest dużo możliwości tutaj, nie? O, i możemy sobie jeszcze usunąć na przykład tablicę i już mamy taki typowo torowy motocykl. No, jakbyśmy usunęli jeszcze lusterka, dali inny wydech, opony slimki, to już całkiem, nie? No i tak to mniej więcej wygląda tutaj tuning. A z wami chciałbym sobie przejechać jak coś w karierze. Nie testowałem jeszcze kariery, jechałem te takie szybkie zawody i weźmy sobie Europę. Mamy tutaj takie tory jak Nürburgring. A co my tu mamy? European Regional License. Okej. Tak, tutaj na początku, na samym początku gry mamy taki jakby atak czasowy, gdzie musimy przejechać tor w jakimś... O, tutaj też w sumie to jest, także sobie zobaczycie, co jest tutaj takie dosyć wkurzające. Ustawimy sobie... A, nie możemy innych opon, okej. Jest tutaj jedna rzecz wkurzająca, jak najedziesz sobie na linię, to twój czas jest jakby nieważny, nie? Także naprawdę trzeba się sporo namęczyć, żeby ten czas tutaj ładnie ogarnąć, ale sposób, w jaki te motocykle się zachowują, w jaki sposób... O, już po temacie, nie? Oblałem test, tylko troszeczkę wystarczy tą białą linię najechać i już po temacie masz. Także ja chyba wolę tą kamerę,
Po pierwsze, fajnie widać motocyklista, więc dla was to będzie takie, myślę, że bardziej interesujące. Jeśli myślicie, że tutaj te motocykle prowadzą się podobnie do GTA, to się mylicie i to grubo. Właśnie ja jestem przyzwyczajony do jazdy motocyklami z GTA 5 i wiesz, tam motocyklista jest położony na jedną stronę, skręcasz w drugą i motocyklista błyskawicznie już skręca w drugą stronę, a tutaj musisz mu dać czas na to, żeby się, wiesz, z jednej strony na drugą przewrócił i dodajesz gaz na zakręcie, z motorem dzieją się różne rzeczy, jedziesz za szybko, motocykl gdzieś tam go, wiesz, zaczyna on tak, jak mam to powiedzieć, oscylować na boki. Tutaj mamy taki, no, dosyć słaby motocykl, on nie jest jakiś tam szybki, więc tutaj za dużo rzeczy się nie będzie działo, ale na przykład zobaczcie, dodaję sobie gaz na zakręcie i co się dzieje? No nic się nie dzieje, bo nie za słaby po prostu. Okej, mieliśmy do przejechania sobie taki test, chyba jest ten drugi. Zobaczcie, nawet jak kierowca czy motocyklista zmienia bieg, to dotyka tych manetek. No fajnie to wygląda, jest to... Aha, dałem dupy, jestem brązowy. Fajnie to wygląda, jest bardzo dużo szczegółów i grafika jest ok. No, nie ma tutaj rewelacji, to jest taka gra, wiecie, z zamkniętym torem i... Wygląda to dobrze, ale no szału nie ma, dupy nie urywa. Fajne jest rozmycie ruchu i powiem wam, że ta grafika jest wystarczająca. Ja naprawdę jestem zachwycony tą grą. Pograłem w nią już dosyć dużo i jakby efekt, jaki się osiąga grając z różnymi motocyklami, jakby każdy prowadzi się oczywiście inaczej, tak? To jest oczywiste chyba, nie? Tutaj mamy jakieś takie wyzwania dziwne w karierze, musimy licencję zdobyć, zdaje się. Musimy mieć odpowiednią chyba prędkość. Ledwo! Oj, za mało jechałem tam. Tak, tym motocyklem bardzo łatwo, także karierę warto, myślę, że sobie przejść ze względu na to, aby właśnie nauczyć się trochę jeździć, bo ja tak wskoczyłem od razu na głębokie wody i poszedłem się ścigać z botami na średnim poziomie, najszybszymi motocyklami, jeszcze włączając sobie tryb, a tutaj wam nie pokażę, tryb realistyczny. I taka ciekawostka, nie chcę tutaj uchodzić za jakiegoś tam, kurde, prawdziwego mężczyznę, który gra na trybie realistycznym i symulacji, na której powinno być trudniej, ale właśnie nie jest trudniej, bo jak się włączy ten tryb taki, powiedzmy, ojej, nie wiem, udało mi się zaliczyć, nie wiem czemu, jak się włączy ten tryb taki wspomagany, to powiem wam, że motocykl się bardzo, bardzo ospale wtedy zachowuje. Jak się da ten taki symulacyjny, to motocykl jest wtedy, no, taki ciekawszy, nie? Jakby bardziej żwawy w tym skręcaniu. Testowałem to na tym samym motocyklu, więc jakby mam odniesienie. I tutaj mamy na samym początku takie po prostu testy. I znowu mamy time attack gdzieś tutaj do zrobienia. Coś wam pokażę. Tu mamy wszystkie motocykle, jakie są dostępne w grze. Jest ich około 100, coś koło tego chyba. Jest ich sporo i na pewno każdy z was wybierze coś dla siebie. Chyba że lubicie choppery, no to tutaj tego nie ma, albo jakichś tam takich Harley'ów. Są nakedy, są torowe, są motocykle, o, na przykład tutaj macie kilka wersji tego samego motocykla, zdaje się. Nie, to akurat nie tu. O, tutaj macie V4, V4R. Jakby są też wersje takie torowe i są też motocykle vintage, czyli z takich dawnych lat. Na pewno któryś... O, na przykład tutaj macie takie coś. Zobaczcie. Harley Davidson, jakiś tam sportowy ścigacz. I tutaj macie od razu wszystkie dane, moc, jakby w newtonometrach moment obrotowy podany, ile cylindrów, wagę, wszystko, no, wszystko jest. I fajne są te dane, mi się to podoba, że to nie są jakieś tam, wiesz, no mamy oczywiście to performance tam pokazane, w jaki sposób, jaka jest moc hamowania, jaka jest moc przyspieszenia i tak dalej, nie? Ale mamy też rozpisane te prawdziwe dane, chociaż zobaczcie, nie we wszystkich motocyklach, na przykład nie mamy w CBR
tutaj rozpisanej mocy i no mocy po prostu, nie? A motocykl jest. Więc są takie vintage, jest dużo, dużo tych marek, jest po prostu ich wystarczająco moim zdaniem. Na pewno jak przejdziecie wszystkie te trasy, to przetestujecie wszystkie te motocykle, chociaż są drogie. Zobaczcie, ten na przykład motocykl kosztuje 4 miliony, a ja przed chwilą zdobyłem 2000 kredytów, nie? No to jest początek kariery, może później się więcej zarabia. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś krosika i wiecie, no tutaj chyba nie mamy jakichś tam takich szutrów, żeby tam się ścigać po szutrach, więc po prostu jeździmy po torach. Jezu, jaki dzień, to jak Transformers jakiś. No jest, tutaj macie tak, Aprilia, Ducati, Honda, Kawasaki, Agusta, KTM, Husqvarna, BMW, Bridgestone, Suzuki. Macie oczywiście, jeśli chodzi o Suzuki, to macie dostęp do Hayabuzy, tej popularnej, tutaj chyba, nie, to jest GSX, o, tutaj jest Hayabusa. Proszę bardzo, wygląda sobie tak. Kosztuje niewiele, 214 tysięcy, można sobie ją przetestować. Proszę bardzo, 200 koni mechanicznych, masakra motocyklu. Jak chcemy sobie wybrać taki szybki wyścig, to na początku nie mamy do dyspozycji dużej ilości motocykli. No ale weźmy sobie jakiegoś tam torowca i chodźmy na wyspę Man, gdzie się odbywają już od ponad 100 lat najszybsze wyścigi na świecie. Tu mamy Yamahę. No i chodźmy, a czekaj, jeszcze ustawię sobie trask. O właśnie, pokażę wam przy okazji, jakie mamy tory. Mamy Nürburgring, tutaj możemy sobie ustawić chyba... Nie możemy sobie tutaj ustawić. Mamy... O, tutaj, to jest chyba ten tor w Wielkiej Brytanii. No i mamy oczywiście jakieś tam inne jeszcze tory, mamy w Azji tory, także to wszystko jest jakoś tam podzielone i mamy w USA. Ja preferuję takie tory, które gdzieś tam są w takim, gdzieś tam widać trochę krajobrazu, na przykład tutaj jedziemy sobie w tunelu, tutaj na Nürburgring jedziemy przez taki powiedzmy las, a też na wyspie Man jest bardzo fajnie. Pojedziemy sobie tam, tu możemy sobie wybrać, jakie chcemy sobie okrążonko zrobić i weźmy to może 4-kilometrowe. Weźmy ładną pogodę, żeby było super, nie? Jesteśmy sobie chyba na wyspie Man, zdaje się. Mamy taki dość ciekawy tor z wieloma zagadkami. Pokażę wam, jak wyglądają wspomagacze. Więc tak, możemy sobie... Ja sobie taki preset zrobiłem. Tutaj używam automatycznego wspomagania, żeby nasz jakby... Żeby kierowca czy motocyklista automatycznie pochylał się w momencie, kiedy jedziemy szybko. Automatycznie jakby też stabilizował motocykl, żeby nie stawał mi na koło. To jest jedynie to i mamy jeszcze włączone sobie na zakrętach idealną tą linię, żebym, bo po prostu nie znam dokładnie tych torów i chciałbym się nauczyć, więc używam tego. No i tutaj mamy realistyczną fizykę jazdy i naprawdę polecam wam to włączyć, jeździć sobie od razu na tym. Powinienem jeździć chyba trochę na ABS-ie, ale jest dobrze tak jak jest i trochę już tak sobie pojeździłem, myślę, że jest w porządku. Zaczynamy sobie wyścig, mamy tu naprawdę mega, mega szybkie motocykle i ten wyścig jest ultra szybki. Łatwo się tu rozwalić, ale postaram się pojechać jak najlepiej. Za późno się przechyliłem. Oj, to jest właśnie to, kurde. O Boże. Że próbujesz się odwrócić na drugą stronę, wziąć drugi zakręt. Trzeba ostro.
To jest wbrew pozorom trudny wyścig, bo tutaj z takiej bardzo, bardzo, bardzo dużej prędkości nagle musisz zwolnić i odpowiednio wziąć zakręt. Patrz na to. Widok z hełmu jest po prostu... Ciężko ogarnąć motocykl, bo tak wszystko się rusza, jakby głowa tej postaci, nie da rady tego wyczuć. Ale jak już tak mniej więcej jedziesz w ten sposób, zobacz jak to wygląda, on się tak przysuwa do tego kokpitu i... Jezus Maria, i my jedziemy dopiero 170, to tu można trzy paki cisnąć. Się wywaliłem, bo tam zahaczyłem pobocze. Serio, tutaj wystarczy tylko pół kołem zahaczyć pobocze i już leżysz. I pyk! Nie ma opcji. Trzeba bardzo dobrze znać tor, to przede wszystkim. Nie ma czasu tutaj na patrzenie na jakieś mapki, na jakieś tam trajektorie i tego typu rzeczy. Wybacz, odwróciłem się w złą stronę. Już gleba, nie? Od razu. Chyba zahaczyłem postacią murek trochę, czyli to już bym głowę urwał w rzeczywistości. Ile ja tam jechałem? Tutaj by się przydał właśnie pies ABS. Tutaj tą gałeczką to tak delikatnie tylko lewo-prawo przy takich dużych prędkościach. Gaz oczywiście do końca, ale jak jest jakieś wzniesienie, to trzeba ten gaz puścić. O, jak tutaj. Się moto potrafi destabilizować. Akurat tutaj mamy takiego torowego potwora z bardzo fajnymi oponkami i on sobie tutaj ładnie radzi. Ale się, zobaczcie, jak wziąłem ten zakręt, żeby się tylko nie wywalić, nie? Dwa na godzinę, ty. I znowu ABS, nie? Tak mogłem pulsacyjnie albo coś próbować hamować, na pewno lepiej by mi poszło. Zobaczcie, jak tu się zdziera w ogóle opona, to wszystko widać na tej oponie faktycznie. Ale ja widziałem już jakiś tam zwiastun i gameplay tej gry, zanim w nią zagrałem. I powiem wam, że no rozwaliło mnie to, w jaki sposób ta postać się porusza. W jaki sposób to wszystko jest animowane. Tak z ciekawości dla osób, które się znają na sprzęcie i technologiach, ta gra jest zrobiona na silniku Unreal Engine i zdaje się... Wow! I tutaj przednim hamulcem zahamowałem. Ja nie miałem już co zrobić, jakby puściłem gaz totalnie, za szybko, za duża prędkość. Wcale nie jest tak, że trzeba jechać cały czas na pełnym gazie, tylko trzeba umiejętnie jechać. Czasami jak najwolniejsza jazda jest lepsza od takiej super szybkiej. Też na każdej prostce jej odcina, nie? Najważniejsze to chyba dobrze poznać tor i potem próbować każdą milisekundę odzyskać na każdym zakręcie czy coś. Ale to takie przechylanie się z jednej strony na drugą jest takie właśnie kłopotliwe na początku i denerwujące, bo nie wiesz... Zastanawiasz się, czy ta gra została dobrze zaprojektowana tak przez chwilę. Zastanawiasz się, kurde... Jak to nie można skręcać, o co chodzi, nie? Jak to motocykl zarzuca? Jak to, jak jestem pochylony i dodaję gazu, coś się tam z motocyklem dziwnego dzieje? To nie powinno tak być, przecież to... jestem... dobrym graczem chyba, nie? No niestety nie. Ta gra cię przekonuje o tym, że jesteś, kurde, słaby. I to sromotnie. Jak macie możliwość, zagrajcie. Nie wiem, jak się grało w trójkę, jaka była trójka, ale to jest nieziemskie i ultra trudne, więc tylko dla prawdziwych hardkorowców wyzwanie, żeby podjąć się tej gry. Tak samo mówiłem w przypadku TT Race on the Edge. Tylko, że tam jakby wyścigi odbywały się tylko na wyspie Man, zdaje się.
I wyszła nawet druga część tej gry, ale jej nie testowałem. Ona tam chyba wyglądała bardzo podobnie. Z tym, że ona jest chyba tylko na PS4. W każdym razie ja grałem na PS4 i muszę wam powiedzieć, że wyglądała w porównaniu do tej gry, wyglądała tragicznie, nie? Zobaczcie, jak w jaki sposób wygląda tu kokpit, jak ta postać się porusza, na każdym jakimś tam wyboju odrzuca motocykl czy coś. Widzicie, jak buja? Tak nie wiadomo, jak do zakrętu podejść. Ale tak powoli, jak jakimś, kurde, jak jakąś hulajnogą. Nie? Żeby tylko, wiesz, pokonać i się nie rozwalić. O, pal, widziałeś, jak teraz bujnęło fajnie? I już ciul, nie możesz opanować motocykla, nie ma bata. Także ultra ciężka gra. Nawet nie wiem, czy można w nią na kierownicy grać. Powiem wam, że nie testowałem, nie sprawdzałem. Tutaj mamy już takie super szybkie motocykle, ale kariera prowadzi nas ładnie za rączkę przez takie, no myślę, że najtrudniejsze tory, najtrudniejsze rzeczy, jakie trzeba opanować w tej grze. I jakbym sobie przeszedł całą karierę, to jestem na 90% pewny, żebym ładnie wszystko sobie poogarniał i jakoś na pewno dużo lepiej jeździł, ale przejść tą karierę to zajmuje bardzo dużo czasu, bo widzicie, że są takie, jest taka seria wyzwań na początku, gdzie musimy zdobyć licencję, a później musimy sobie jeszcze coś tam innego zrobić, ale ogólnie no wiadomo, im lepiej jeździsz, im ładniej pokonujesz zakręty, tym jesteś lepszy, tym lepiej zarabiasz, tym coraz to nowsze i lepsze motocykle możesz sobie kupować i testować, nie? Tutaj mamy takiego Coxa, to jest chyba Yamaha R1 czy RJ, nie wiem. I jest to ultra szybkie, tutaj mamy fajne oponki, motocykl bardzo taki responsywny i bardzo mocny, więc jak na zakręcie dodasz gazu, to cię od razu rozwali, kurde. No muszę wam powiedzieć, że mogę wam polecić, jeśli chcecie sobie spróbować coś innego niż samochody, to zdecydowanie polecam. Ja tam ani nie jestem przeciwnikiem motocykli, ani jakimś tam zagorzałym fanem, natomiast chciałbym kiedyś spróbować zrobić sobie prawo jazdy na moto i sobie pojeździć. Obecnie mam trochę inne zainteresowanie, bo zacząłem bawić się w monocykle elektryczne i tym też można fajnie zapierniczać, dopiero się teraz uczę tym jeździć i też jest fajna zabawa, ale ta gra jest obłędna, kurde, naprawdę, jak chcecie poczuć taką prawdziwą prędkość, podejrzewam, że jak z tej gry pójdziecie do jakiejś wyścigówki, jakiejkolwiek samochodówki, to... Nie, no muszę włączyć ten ABS. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejka.